Witam wszystkich bardzo serdecznie, to jest Pan Biedny, zapraszam za kolejny odcinek z League of Legends. Tak, niestety, jak sami wiecie, trochę później zacząłem, ale to nie moja wina. Co taka Cassiopeia? No ale dobra, standardowo build dla Cassiopei. Aha, ta Cassiopeia coś, nie Cassiopeia, ta LeBlanc coś kombinuje. No dobra, to co, może tak od początku, bo się tutaj wyrwałem i tak dalej, i tak dalej. O Jezus, co ona robi? Dobra, first blood, elegancko, blisk rank ma. No ale dobra. Jak sami wiecie, jestem Cassiopeią na midzie, dzisiaj właśnie gramy Cassiopeią, niestety nie zdążyłem powiedzieć, ponieważ była taka inna sytuacja. Rengar na topie, w jungle mamy Lee Sina, a tak to Jinx i support to Blitzcrank. Przeciwko sobie Sivir, Orianna, Sion, Kha'Zix i LeBlanc. LeBlanc, chyba że ja wtedy powiedziałem LeBlanc, no ale dobra, mieszę z tym. To jest Cassiopeia, którą kocham i uwielbiam ogólnie rzecz biorąc, aczkolwiek tak często gęsto ją nie gram. Ona w ogóle, nie grałem nią po tej zmianie, bo po reworku jednak to jest mocne słowo. Po tej zmianie ją przestałem grać. Ale i tak jest naprawdę fajna, dalej mi się podoba. Cassiopei E działa tak samo jak Q u Anki, co jest zajebiste. Oczywiście teraz musimy stakować staki. No możemy, może inaczej. One się stakują tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zabijemy przeciwnika, gdy jest on otruty. W ogóle to jest, trzeba było trochę nią pograć, żeby wiadomo było, o co chodzi. Przeciwko Orianne, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. A niestety nie zdążyłem zabić. Co kupić na... Co przynajmniej ja kupuję. Ja kupuję łezkę, jeżeli chodzi o Orianne, ma sobie bardzo dobry wybór. Bo S wraca mi punkty many tyle, ile wykorzystam, tak? O Jesus, jakieś lagi, bo kliknąłem, za daleko zjechałem. Czyli po co wykorzystuję 3 many mi się zwraca, a także 3% mojej maksymalnej ilości punktów many. Więc to jest po prostu coś zajebistego. No zobaczcie jaki damage, naprawdę ogromny. Trochę many mi idzie, ale to nic. Ale właśnie, E zwraca mi się tylko i wyłącznie wtedy, gdy zabiję przeciwnika, który jest został utruty za pomocą Q bądź W. Boże, to jest naprawdę dużo do wyjaśnienia. Ojejku, nie trafiłem niestety. Nie w tego, to znaczy trafiłem, ale nie tak jakbym sobie tego życzył. Wiadomo, u Cassiopei w tej chwili maksujemy E. Kiedyś się maksowało Q, jak dobrze pamiętam. A teraz maksujemy E. Q także daje mi szybkość poruszania się, jeżeli trafimy w wrogiego bohatera. Dobra, tego miniona i tak bym nie wziął. A Lee Sin tutaj nadchodzi, no mam nadzieję, że mi w jakikolwiek sposób pomożesz, bro. Ani nie trafiłem ani z Q, ani z W. Niedobrze. Dobra, bo tutaj Kha'Zix nadchodzi. Ziomuś, uciekaj. Jeśli chodzi o blue dla Cassiopei, naprawdę może mi się przydać. Nie będę narzekał, że jungler mi coś ofiaruje. Kurde, no. Jeżeli będę miał 6 poziom, wiadomo, jeszcze 6 poziom ulti, które jest naprawdę fajne, to trzeba odpowiednio trafić w tego przeciwnika. To jest taki hop-siup, jakby się wydawać mogło. Wydaje mi się, że Kha'Zix tutaj może być. Ajajajaj. No dobra, to jest wart, to nie, to okej. Kurde, ja z maną tak na bakier trochę już jestem. Jeżeli, nie daj Boże, doszłoby, daj Boże czy nie daj Boże, nie wiem, to zależy. Doszłoby do potyczki między mną a Orianną. No, nie za dobrze, bo będzie dla mnie. Ajej. Every problem is an opportunity.
Dobra, elegancko. Dobra, może tak, jeżeli będę miał szósty poziom, to spróbuję coś z tym zrobić. Chociaż najlepiej, gdyby wtedy Oriana była przodem do mnie ustawiona. Bo jeżeli będzie do mnie przodem ustawiona, to zasunuję ją. A jeżeli nie, to nie. Mogłem zużyć flesza, ale... O Jesus, nie! Chciałem zużyć flesza! O kurde! Dobra, cofnijmy się przynajmniej po łezkę. Chciałem zużyć flesza. R i D jest stosunkowo blisko siebie. I mi się po prostu przyciski pomyliły. No ale dobra, shit happens, jak to się mówi. I tyle. Po prostu OP, OP ulti. W ogóle wywalony nie wiadomo gdzie. No dobra, no kurde no. Mam nadzieję, że w dalszej części gdy nie będę już tak gówniany puszczał tego ulti. I tyle. Łezko może sobie weźmy tutaj. Dobra, to co ja będę teraz puszował, niestety, niestety. Dobra, elegancko. Kurde, obawiam się tego ganku KZX-a. Mimo, że ulti może mi uratować życie, ale jeżeli nie, daj Boże, bym nie trafił. No, to będzie dupa. No właśnie, tak jak wtedy to zrobiłem. Dobra, okej. Okej, elegancko. Ona zbyt odważnie do mnie brnęła, nie wiem dlaczego. Być może kliknęła sobie na mapę i tyle. Być może nie. Dobra, postawmy sobie tutaj warda. Tego dużego miona, najważniejsze, żeby go zjeść. O, Jesus. Okej. Jeżeli Kazix tutaj będzie sam, to ja go zjem. Ale wątpię, że on tak się do mnie sam przygardą. Bez pomocy kasy pay. Musiałby być cholernie odważny. O, jak już dwie poty musiałem zużyć. Sam LeBlanc może być problem. Ale pożyjemy, zobaczymy, tak? A nie zdążyłem niestety. Szkoda. Okej. Kaspeja. Oriana powinna sobie dać tarczę, gdy ją atakuje z E. Ale to miał być bajt. Dobra, wow, ale mi się udało. A dlaczego mi się tak udało? Ponieważ mam nice steala po D, co jest zajebiste po prostu. To miał być bajt, wydaje mi się, ze strony Cassiopeii. No chujowy. Ajajaj. Dobra, tam napiszmy, że mam, żeby listy sobie wziął. Wiadomo, zawsze te cooldowny mniejsze. Okej, zrobię może tak. Ja już się zbuduję coś przeciwko... Przeciwko... Orianie. Bo kurde, szalono może być. Tam patrz, że tam jest LeBlanc Oriana. To że w ogóle... Abyssal, tak, na Kasubaya Abyssal jest okej. Także planuję kupić maskę, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. O kurde, za bardzo nie wiem, no wiadomo, Rabadon, Zonia i tak dalej. No, Oriana chciała zbajtować, to jej w ogóle nie wyszło. A jest ku, przez przypadek zmaksowałem, ale dobra, to nic. Mam double buffa. Więc najgłupiej by było w ogóle jak w jakiś tam magiczny sposób harasować moją przeciwniczkę. A to nie jest takiego przypadku, by się wydawać mogło. Bo teraz szalona bije. Chyba się dziewczyna ogarnęła i zaczęła używać swojej kuli.
Bo wtedy sam widzieliście, nic nie robiła. Oczywiście wiadomo, kiedy do tej dziewczyny dojdę, to dla niej zrobi się naprawdę gorąco. Nie wiem, no na tego topa bym się przeszedł. Być może Oriana za mną popędzi, gdy mnie zauważy. Być może nie. Zobaczymy. Tak, tak jak mówiłem. A, da, dobra. Ale może z jej strony. Niestety i po double buffie, szkoda. No i kurde. Nie, będzie po mnie, będzie po mnie. Kazix, bardzo dobry gank. W ogóle nawet nie patrzyłem tutaj na to, nie miałem czasu, bo skupiłem się na farmie, mega na farmie. No i taki finał mojej przygody, dobra, kupiłem sobie już bucicki. I Abyssala teraz kupię. Następnie, tak liczny, aha, jak ja nie żyję, no tak, to jest zajebisty, nie powiem. Następnie po Abyssalu kupię Archangel Staff. Jest naprawdę, dobra, masz szansę ją zabić. Trafię z kół? Chyba trafił z kół. Kazik, kurde, chyba 3 razy był na midzie. Oczywiście, jeżeli dobrze pamiętam, mogę się mylić. No spieprzę z tego na chłopie, no. Boże, ale debil. Pisać, to znaczy pingować 1000 razy. No tak, oczywiście jak jest Kazik, to wtedy uciekasz, no. Zamiast w niego wbić, ja bym ci pomógł. Może też się przejąć tego topa, co mi zależy. Ale tego Kazyksa z pocem w dupie bym go zjadł. No zobaczcie, jaki damage. Chłopak nawet nie wie, co się dzieje. A i ping mi poskoczył do... O Jezus, ile? Matko boska częstochowska, właśnie mówię, coś użyłem to, ale nie zadziałało. No dobra, powróć już do normy 50, elegancko. A 50, dobrze mówię, 55. Listy, nie jest okazja. Odpowiedni kop, cokolwiek. Cokolwiek. Oczywiście Lisy nie lubi chyba mi gangować. No dobra. Chłopie, teraz jak ja praktycznie mam połowę HP zamiast wcześniej. O tak, a żeś ty, no trzeba poczekać, chłopie, chłopie, no. Nie rozumiem, gdzie ci się śpieszy. Ja chcę mieć fragi, ty chcesz mieć asysty, a dobrze myślałem. Wow, na tym bocie co się wyprawia. Ajej, wydaje mi się, że tu wart był, bo tak to Oriana by śmiało poszło do przodu. Mam bucicki, więc może coś z tego wyjdzie. Więc ją zabiję? Niekoniecznie. O Jezus. Dobra, okej. Nie trafiłem z ulti, ale to nic. Moja wina, no zjebałem trochę, ale no. Dobra, koniec końców mamy tego fraga, więc nie ma lipę. Ale mogłem to zrobić lepiej, zdecydowanie lepiej. Ajaj, ja jeszcze tu źle obliczyłem. No właśnie, smok. Smok to jest dobra rzecz. Mit mi padł, ale to nic. Come on, Lissy. Dobra, trochę wywalę to, to E. A także trochę zmarnuję many. Ajaj, jak gdyby dobry grab wszedł. Okej, jeżeli tu będzie dobre ulti, to będzie po nas. Na szczęście tak się nie stało.
Ten Rengar chyba przegrywa, kurde. A, się zapatrzyłem na topa. Nie. To znaczy, nie o tym chodziło. Oj, listy, gdybyś jeszcze, kurde, czasem trafił, zajebiście. Zobaczymy, czy mi stać na Abyssale. Wydaje mi się, że tak, stać mnie. Dobra, tam Jinx powinna dać sobie radę. A jeszcze trochę, dobra, już, elegancko. Wydaje mi się, że przegrywamy. Zobaczcie, 17 minut to jest 9 do 9. Znaczy, aktualnie jakby nie było, remisujemy. Ale. Rengar, cofnij się, ubie. Dobra, okej. Okej, udało się. Rengar trochę za późno zajrzał, że jestem za plecami. Dobra, nie trafię z niczego, ale to nic. Dobra, elegancko, well done. Good job, naprawdę dobry grab. No, myślałem na początku, że do mnie napisałem. Wydawało mi się, że to było dobre. Oczywiście on to napisał do LeBlanc. Zużywam to jak szalony. A tu i tak mało damage. Nie, dobra, nie będę ryzykował. Bo Blitz niestety nie jest w stanie w jakikolwiek sposób tam uratować skórę. No może podbić, tak? Ale musi się zbliżyć do przeciwnika. Gdyby to był trash, wiadomo, latarnia, ja bym się mógł jeszcze zabawić. Aj, kurde, błąd. Okej, dobra. Mam 1000 ileś. Jak wystakowane? 500, prawie 500. Kurde, blue. Sobie najpierw zwarduję, żeby nie ryzykować. Okej, naszego blue nie ma, niestety. A zrobimy coś jakiego. Ja z Blitzy mi da, więc Blitz, jeżeli dobrze grabnie. Jeżeli oczywiście trafię z Q bądź W, to jest coś podstawowego. Dobra, elegancko. Dobra. Okej, to może jeszcze puszczymy tego topa. Dawaj, Rengar, mamy okazję, mamy szansę i okazję. Nam gdzie tam z dwójka, więc 2 na 2, więc nie ma lipy. Dobra, ja się cofnę. Listen, byleby się zginął, chłopie, to Orianna nie ma HP, gdyby dobre Q poleciało. Orianna nie ma nic do powiedzenia. 2000, kurde, szkoda, że mi mamony brakuje. A jak sobie to Jinx weźmie, to tego Reda. Z farma 120, ja mam mało, kurde, 20 mi to tak mało farmy jakby, bo... Ale jednak mam fragi, więc zawsze coś. Blitz ma blue, kurde, nie. To jest... Jinx powinna zabić Kha'Zixa, tak mi się wydaje. I dobrze mi się wydaje. Ajajaj. Dobrze! Okej! Więcej szczęścia czy rozumu, ale zabiłem ponownie LeBlanc. Nie, chłopie, cofnij się, bo jedno dobre kul może być po tobie. A szkoda mi ciebie. Nie ma, ja muszę sobie stakować. 400 staków to będzie to. Na razie mam niestety tylko 1200. Rengar, no przepraszam, ale wypadł, no daj mi chociaż wystakować, ziom. Nie wymagam ciebie nie wiadomo czego. No dobra, okej. Never mind.
Nie będę mu dotykał, no cóż. W sumie jungle należy do junglera, tak? Co ja tam będę? Rengar, Boże Święty, wypad, naprawdę, proszę cię, ja cię tylko proszę, ziom. Dobra, wystakowałem sobie elegancko. Wow, tam ktoś się bije. W ogóle LeBlanc, jaki ona ma bił? Dobra, doskonałe moje ulti na tle, że sobie specjalnie zużyłem. Aha, Sion możesz niekoniecznie, Sion możesz niekoniecznie. Niestety to ulti, które zużyłem, nie za dużo nam dało. A być może dobrze nie wykorzystaliśmy? Być może tak, być może nie. Ajajaj. Dobra, dobra, dobra. Ja many za bardzo nie mam. Trafię w U, dobra, trafiłem. Dobra, to co, Zonia? Zonia może nie. Teraz Rabadon, a następnie kupię Zonię. Tak będzie ok. Dobra, to co, ja się przejdę po blue. I tyle. 6-1-2, 140 farmy. No aktualnie mam nie najwięcej, Son ma więcej ode mnie, a także Orianna i Sivir. Nie, Sivir nie, 137, nie 127. Dobra, to kwestia czasu, jak Sivir będzie miała więcej. Najpierw te małe zaatakuję, żeby zabić. Sobie wystakować. Jak wygląda sytuacja? Przynajmniej wardy mam poustawione. King spray elegancko. Niektórzy. A dobra, to ja puszczę jeszcze tego topa. Niektórzy jeszcze, jak wiadomo, będzie wiadomo, Root of Ages kupują na przykład na Cassiopeia czy Relaye. No ja raczej nie przepadam, ale zobaczymy co wyjdzie z tego. Czy będę zmuszony, o. Czy będę zmuszony, dobra, tam na midzie co się dzieje, wydaje mi się, że potrzebują pomocy. Obawiam się tak iść sobie tutaj elegancko środkiem, bo może być po mnie. Tak naprawdę, jeżeli ktoś by mi wyskoczył 1 versus 1, i ja bym go trafił, ale koniecznie musiałbym go trafić z... A, ja za plecami kogoś mam. No dobra, dobra, dobra. No nie! Silence dostałem, czy co? Nie, znowu nie mogłem użyć. Klikam, jak szalony. Nie wiem, cooldowna być miałem, być może kogoś nie otrułem. Ale kurde, no nie wydaje. Dobra, ja się cofnę. Nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował. Mam za mało HP, żeby się z nimi bawić. W pierwszej kolejności myślałem, że to lag. A być może ja po prostu nie trafiłem w przeciwnika. Z żadnej z moich umiejętności. I tyle, no. Dobra, no najważniejsze, że nie zginąłem, tak? Oczywiście znowu podobnie dobre ulti, przynajmniej wydaje mi się, że użyłem. Potem Kazik został zastosowany, tylko na nim skupiłem wzrok. Więc nie wiem, czy tutaj pozostała część osób także była zastosowana. Ale nikt jakoś tak nie wpadł ze mną, nie pomógł mi, nie wiem. Być może ja taki głupi jakiś napaliłem się. Znowu mam ulti. Dobra. Dawaj blitz, nie lęka się. Dobra, elegancko, elegancko, bardzo dobrze, bardzo mądrze.
Nie grabował od razu, tylko najpierw ją podbił. Właśnie tak się będą grać licem. Nie od razu grabować, jakby nie wiadomo co to było. A tego Kazyksa spokojnie bym zrobił. Nawet z Sionem. Tak mi się wydaje. I teraz ja bym tylko nie zapomniał uruchomić Serafina, bo często gęsto mają się właśnie takie przedmioty. Zapomnę ich po prostu uruchomić. Potem jest problem. Bo mógłbym przeżyć, a tu dupa. O, dobra, okej, elegancko. Blitz, blitz, kiedy ty masz graba? Oby jak najszybciej, bo jeżeli kogoś grabniesz, obaj tylko, mamy szansę go zabić, nawet jeżeli będzie to Sion. Dobra. Dobra, dobra, miałem ulti, mogłem je wykorzystać, ale nie wydaje mi się, żeby to nam dużo dało. Nic im tutaj się bawi, nie, to za Rengar. Rengar od razu użył Ignite'a? No niestety. No niestety, bywaj tak. Dobra, okej. Dobra, elegancko. Chyba nie przeżyje, chyba nie przeżyje. Albo i przeżyje. Wow! A nie, to... Nie, do kogo ty to wybijasz? Lee Sin! Ubiję, ja zużyłem ulti. Flesza, niestety nie ścignąłem LeBlanc. W ogóle nie pomyślałem o tym, że ona może mieć jeszcze jeden skok. Dobra, ja zdążę się cofnąć. Jakoś jak totalnie wypadło mi z głowy i z automatu zużyłem flesza. Na szczęście bez konsekwencji. Po prostu go nie mam i tyle. O Jezus. Farmą nie grzeszę, ale staram się po prostu mieć jak najwięcej. Dobra, po może Zonia na samym końcu wybuduję. Tak, chyba Zonia na samym końcu, a teraz poleci maska. No, maska będzie naprawdę bardzo dobra. Po prostu w jakim ekspresowym tempie robię to blue. Ile ja tam mam? 300 prawie. Dalej mało, bo 400 potrzebuję. Dobra, to Kazyk sam w ogóle puszuje bota. Okej, okej, idę bez lipy. Z każdym jeden versus jeden mam szansę. Dosłownie z każdym. Najbardziej to się jeszcze, że będzie przebawem Sona tak naprawdę, nie AD Carry. No i oczywiście LeBlanc. To w ogóle nie podlega dyskusji, ja wiem co ona potrafi, ja wiem co ona może mi zrobić. Jeżeli nie daj Boże z niczego nie trafię, no to jest już przechlapane przynajmniej dla mnie. Ej, chłopaki się tutaj biją. Dobra, okej, okay, elegancko moje ulti. Szkoda, że fraga nie zdobyłem, ale jeszcze w tym. Przynajmniej to mój pierwszy ulti, jakie zużyłem. Nadrabiam. Dobra, teraz zaczęliśmy wygrywać. Naprawdę porządnie, bo 9 do 9 tak. Okej. Okay. Dobra, wierzę, mnie będzie atakowała. Smok, jest okazja, kurde, ludzie, chodźcie po smoka. Bardzo mi się podoba gra Blitza. Naprawdę zajebista. Dobra. Teraz tylko maszuję E jak napalony. O, kurde, mogłem się raz użyć. Myślicie, się przekonałem, że jestem zużyję smite'a, więc już przestałem. Błąd. Dobra, lecimy dalej z koksem. Ja będę dalej trzeciu tą dżunglę tylko i wyłącznie po to, by sobie stakować mojego pasywa. To mi da 30% więcej
Ability Power, czyli moc umiejętności. No zajebiste po prostu. Wow! Ja pierdykam, w ogóle nie spojrzałem na mapę. Dobra, mam 2500. A gdzie jest ky? K, 2,5K. Jeszcze kolejnego Abyssalem kupił. Dobra, maska, 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 maska. Oczywiście maska także da mi, to, da mi trochę HP, więc będzie jak najbardziej fajnie i okej. Dlaczego maska? Maska jest dobra, bo zadaje obrażenia w czasie. Jeżeli nasze umiejętności także zadają obrażenia w czasie, na przykład grzyb Teemo. Doskonałym przykładem. Dobra, oni tam już beze mnie robią wszystko. O Jezu, sam widzisz jaki damage. Dziewczyna nie miała nic do powiedzenia. Kasper jest bardzo fajną postacią, no polecam wam. Tylko trzeba ją trochę pograć, jak. No nie wiem, czy wystakuje tyle, bym sobie chciał życzyć. No chyba, że zajmę się 100% junglem i oleję w ogóle mecz, to tak, to wtedy mi się uda. A, szkoda, szkoda, Sion na pewno zrobił. Siona też wypadałby nagrać, ale kurde, no. O ja, no, nie róbcie takich rzeczy. No tutaj! Aha, nie, tu już chciałem tripla mieć. Perfidnie. No dobra, no zjebałem. Po prostu wiecie, byłem mega chciwy, chciałem już mieć tripla, wykorzystałem na tego flesza. Z myślą o trafieniu Sivir z jakiejś umiejętności. No niestety, jak sami widzieliście, nad jej bariera nie zeszła, więc w ogóle jej nie trafiłem. No i finał taki, że no, że zginąłem. Gdybym miał zonie. Ale niestety, zonie kupuję sobie jako ostatnią, ponieważ tam Kha'Zix, a nawet ta Sivir, jakoś jako, po prostu nie czuję damage'a przeciwników, jeśli chodzi o AD, no zwykły damage, tak? Nie czuję tego. Rianek, gdybym, jak, pociśnię go. I auto takie robią swoje. Dobra, ja się jeszcze przejdę po blue. Nie, chyba jednak będę miał wystakowane, to zajebiście. Wiadomo, kurde, tutaj do tłumaczenia speli nie będę tych, chociaż na początku tłumaczyłem, ale Q jest fajny, ponieważ wiadomo, jeżeli kogoś zaatakujemy, to zwiększa się prędkość ataku. Sorry, nie prędkość ataku, a prędkość poruszania się. Jeżeli trafimy kogoś z Q, więc łatwo kogoś doganiać, żeby go maszować mu E na, żeby rzucać mu E na pys. Dobra, 18 poziom maksymalny, elegancko. No, ja dalej będę sobie poszło tego topa. 10, 2, 6. No, nawet spoko staty. A misja. Kha'Zix i Rengar. Zajebiście. Dobra, trzeba będzie to jakoś wykombinować. Żeby nasz Rengar dopadł Kha'Zixa. Nie na odwrót, broń Panie Boże. Dobra, tam jest LeBlanc. Nie ma kogoś we wsi, chłopie. Dobra, nam idzie. Dobry grab. Mogłem mu zużyć ulti, ale w ogóle nie pomyślałem. Mogłem naprawdę zużyć ulti. Ajajaj, nie spodziewałem się.
Ajajaj, dobra. Dlaczego w ogóle teraz użyłem ulti, żeby ją chociaż zesłałować? Dobra. Okej, zbiję tą wieżę. Tak, 400 staków, elegancko. 126 AP więcej. Zajebiście. Dobra, tutaj sobie chłopaki jakoś radzą. Sivir, którą pocisnę, jeżeli będę miał ulti. Bez ulti będzie gorzej. Zdecydowanie gorzej. O Jezus. Dobra, musiałem go autoatakować. Ze względu na to, że no, po prostu HP mi się zwraca, gdy atakuję E. Dobra, elegancko. Kazyk się przeliczył, chłopak. Uff, Jezus, to razy ulti może mi uratować życie. Chyba będzie mi stać? Tak, będzie mi stać na zonie, tak mi się przynajmniej wydaje. Za chwilę to sprawdzimy, albo nie. Ona chyba 3100 kosztuje. Nie, nawet więcej. No dobra. Nie, to nie. Baron? Ludziska Baron? A, 400 staków jest maksymalne, ale już stakować dalej nie mogę. A co jest zmienia faktu, że i tak lepiej zabijać owe miniony zatrute, ponieważ resetuje mi się E. A jeżeli mi się resetuje E, to co chwilę mogę używać. Szybciej będę poszła o linię i tak dalej, i tak dalej. No, chłopie. Dobra. Naprawdę nie jest trudno ominąć się ulti Siona. Tym bardziej, że ja wiem, że on tutaj do mnie wyskoczył. Okej. Nie! Kurde, znowu zużyłem ulti tylko i wyłącznie za fragiem. Ale dobra. Dawaj, jest okazja! Jest okazja! O Jezus, jedno Q. To znaczy jedno E. Dobra, GG. Okej, ludziska, więc cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój komentarz i ten gameplay wam się podobał. Standardowo zapraszam do komentarzy, subskrypcji i ocen. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!